15 sierpnia tego roku niespodziewanie wszystkich zasmuciła wiadomość, że Robin Williams, znany aktor amerykański, hollywoodzki, jedna z bardziej rozpoznawalnych twarzy współczesnego kina, popełnił samobójstwo. Ten aktor miał na swoim koncie wiele ról i drugoplanowych, i pierwszoplanowych. I był aktywny zawodowo do ostatnich dni swojego życia. Teraz niedługo już też zobaczymy filmy, które dopiero są w postprodukcji w 2014 roku, czyli już po jego śmierci. Ta dzisiejsza impreza, czy ten maraton filmowy w Brzeźnie jest poświęcony jego pamięci. Zabójstwo zmienia człowieka. Nie chodzi o wyrzuty sumienia. Nie chciałem tego zrobić. Coś do mnie dotarło. Jak życie może być tak cholernie kruche? Te filmy, które dzisiaj tutaj możemy wspólnie obejrzeć, są też bardzo ciekawe, warte przypomnienia, bo najstarszy film jest z 2002 roku i te, które też pokazują aktora Robina Williamsa jako aktora i komediowego, i dramatycznego, pokazują nam jego szeroki wachlarz umiejętności aktorskich i kontaktu z widzem i myślę, że to będzie bardzo ciekawy wieczór. Myślę, że to jest bardzo ciekawy wieczór. W Towarzyszeniu Umarłych Poetów. I ten film oglądałem we Wrocławiu w kinie Przodownik. Było takie piękne kino Przodownik. Wyobrażacie sobie Państwo tę nazwę? Kino Przodownik. I to był taki normalny seans w środku tygodnia. Poszedłem na ten film. W ostatnim momencie kupiłem bilety. Już to było takie kino gdzieś 300-400 miejsc. Już była końcówka biletów, więc musiałem siedzieć tutaj gdzieś tam w pierwszym rzędzie przed ekranem. Był ten film poprzedzony znakomitymi recenzjami i zapowiedziami. I ten film był, właśnie w tym filmie Robin Williams był nominowany też do nagrody Oscara za rolę główną, ale nie otrzymał w końcu tego Oscara. I byłem zaskoczony, że tyle ludzi w środku tygodnia przyszło do kina. Film zrobił na mnie wielkie wrażenie, jeszcze kilka słów o tym filmie opowiem. I po raz pierwszy w Polsce, nie przepraszam, po raz drugi w Polsce byłem świadkiem, że w kinie ludzie po seansie wstali i bili brawo. Kierują się w decyzji, tak? Czy przyjść do kina, tym czy to kino jest blisko czy daleko. To jest też ważne. Więc jeżeli w Brzeźnie jest taka możliwość, że można sobie weekendowy wieczór spędzić na miejscu, nie wyjeżdżając niby blisko do Konina, to na pewno jest to duży ukłon w stronę widzów, żeby stworzyć im takie warunki, takie możliwości, a przy okazji też pokazać taki repertuar, który nie jest takim typowym kinem rozrywkowym, że jest to i hołd złożony wielkiemu aktorowi, wielkiemu człowiekowi kina i przypomnienie jego dorobku, no i przypomnienie też wartościowych filmów.